Good morning. Dzień dobry. Come on. Good morning. Dzień dobry. It's good to be with my brothers and sisters in Poland. Tak dobrze być z braćmi i siostrami w Polsce. I'm here today. Jestem dzisiaj tutaj. Because this is the place where the Lord wanted me to be. Ponieważ to miejsce, gdzie Pan chciał, abym był. And you are here. Wy jesteście tutaj. Because this is the place where the Lord wanted you to be today. Ponieważ to jest właśnie to miejsce, gdzie Pan chciał, abyście wy byli dzisiaj. And it's always a wonderful thing to be where the Lord wants us to be. I zawsze jest to tak cudowną rzeczą, gdy jesteśmy tam, gdzie Pan chce, abyśmy byli. I was here some years ago. Byłem tutaj w Polsce kilka lat temu. I was treated very well. Bardzo dobrze mnie przyjęto. People were very kind to me. Ludzie byli tacy uprzejmi dla mnie. They gave me good food. Dali mi dobre jedzonko. Yes. And I said to myself, if they invite me again, I'll go back. I pomyślałem sobie, jeśli jeszcze raz mnie zaproszą, przyjadę. So I'm back. Więc wróciłem. And I'm happy to be here with you. Jestem tak szczęśliwy, że jestem razem z wami. Now, Europe is in the news throughout the world. Na pewno słyszeliście te wiadomości, które obiegły świat. Mainly because of the refugee. Głównie wiecie o tym, o sprawie uchodźców. But did you know that Poland is also on the news around the world? Ale czy wiecie o tym, że również o Polsce się dużo mówi w wiadomościach? You know that? Wiecie? Nie wiecie? They discovered the caves. Odkryli te jaskinie. You remember now? Wiecie już, o czym myślę? So I said to myself. Pomyślałem sobie. I'm going to Poland to find the gold. Jadę do Polski znaleźć złoto. You're welcome to go with me. Możecie się ze mną tam udać. No, we don't have to go. Ale nie musimy tam jechać. Because we have found the gold. Bo my już złoto znaleźliśmy. We have the gold. Mamy złoto. And I want to talk to you today about that gold. I dzisiaj chcę z wami właśnie o tym złocie rozmawiać. So let's go back to the book of Luke. Otwórzmy Ewangelię Łukasza. Chapter 7. Siódmy rozdział. Verses 11 through 16. Wiersze od 11 do 16. A zaraz potem udał się do miasta zwanego Nain. I szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy się przybliżył do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową, a wiele ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej, nie płacz. I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekli, młodzieńcze, i rzekł, młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I podniósł się zmarły i zaczął mówić. I oddał go jego matce. Wtedy lęk ogarnął wszystkich i wielbili Boga, mówiąc, prorok wielki powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. It is a simple story, isn't it? To taka prosta historia, prawda? But it's not that simple. Taka prosta. It's a story about pain and suffering. To opowiadanie o bólu, o cierpieniu. But the purpose of the story is not to discuss pain and suffering. Ale celem tej historii nie jest dyskusja nad bólem i cierpieniem. The story is about life. Bo ta historia jest o życiu. It's about joy. O radości. But it's mixed with pain and suffering. Ale wymieszana jest z bólem i cierpieniem. It's a story that if you read it carefully, to historia, którą gdy tak uważnie czytamy, you will find yourself in the story. Odnajdziemy w niej samych siebie. This is the story of the human race. To historia o ludzkiej rasie. Allow me this morning. Chciałbym dzisiaj to tell the story again. Jeszcze raz
opowiedzieć tą historię. And perhaps as we go over the story, i być może, gdy będziemy ją tak analizować, you will see the gold. Zobaczycie złoto. It's a small village called Nain. Mała wioska, nazywa się Nain. A woman, her husband, her child lived there. Kobieta, mąż, dziecko żyli tam razem. One day, her husband died. Któregoś dnia mąż zmarł. And there was much, much pain in her heart. W sercu tej kobiety było wiele, wiele bólu. Even a little fear. Nawet trochę strachu. But she looked at her child. Ale patrzyła na swoje dziecko. And she found comfort in him. I w nim odnajdywała pocieszenie. He will grow up. On urośnie. Oh, I will make sure he will grow up well. O, ja postaram się, ażeby był dobrym chłopcem. And I'm going to make sure that he will become a great man in Israel. I na pewno postaram się, ażeby był kiedyś wielkim człowiekiem w Izraelu. And then in the future I will not be alone. He will be with me. I w przyszłości ja nie będę sama. Ja będę z nim. He will provide for me. On będzie o mnie dbał. But one day, ale któregoś dnia a child died. Ten chłopiec też zmarł. Left alone. Została sama. In pain and suffering. W bólu i cierpieniu. No future for her. Nie ma dla niej przyszłości. This is the story. Taka jest to historia. The child was taken to the second floor of the house. Dziecko zabrano na drugie piętro w tym domu. His body was washed. Umyto ciało. Was clothed. Ubrano. His legs and arms were wrapped with linen strips. Owinięto ręce, owinięto nogi lnianym prześcieradłem. His face was covered by a piece of cloth. Na twarzy też położono płótno. And he was placed there on the second floor. I tam go położono. For friends and relatives to come. Aby przyszli przyjaciele, aby przyszli krewni. To comfort the widow. Aby pocieszyć wdowę. To say goodbye to him. Aby powiedzieć do widzenia chłopcu. They have 8 hours. Mieli na to 8 godzin. Perhaps several hours after 4 men walked into the house. Być może kilka godzin później 4 mężczyzn weszło do tego mieszkania. They brought with them a coffin. Przynieśli trumnę. In fact, it was not a coffin as we know them today. W zasadzie nie była to taka trumna, jaką dzisiaj znamy. It was an open litter. To było takie bardziej otwarte pudełko. And they took the body of this child and they placed it on this litter. I wzięli ciało chłopca, tego młodzieńca i położono go na tych noszach. And with some difficulty they were able to walk down to the street. Z trudem, ale udało im się znieść je the na dół. Narrow streets of Nain. I szli wolskimi uliczkami Nain. And I imagine that it was too much for the woman. I tak sobie wyobrażam, że to było za dużo już dla tej kobiety. Her child was leaving the home and was not coming back. Dziecko wychodziło z domu po to, by już nie wrócić. And the streets of Nain were filled with the shouts of pain of the widow. A ulice wypełniały wioskę tymi krzykami smutku wdowy. They are shouting in pain, heading toward the gate of the city. I prowadzą ten kondukt
krzycząc w bólu do bram miasta. The funeral procession was rapidly organized. Szybko zorganizowano ten cały tłum. At the head was the woman, the widow. Na przodzie była ta kobieta, wdowa. Dressed with sackcloth to show that she was a widow. Ubrana wór żałobny po to, ażeby było jasne, że jest wdową. Behind her were the professional mourners. A za nią szli profesjonalni żałobnicy. Ladies that were paid to cry and shout. Kobiety, którym płacono za to, żeby płakały, za to, żeby krzyczały. I imagine that this time they didn't need to be paid. Wyobrażam sobie, że wtedy już nie trzeba im było za to płacić. They could identify themselves with the widow, bo one identyfikowały się z tą wdową, who has lost her only child, która utraciła jedynego syna. Behind the professional mourners, a group of musicians. Za żałobnikami grupa muzyków. Plain laments. Którzy grali lamentowe pieśni. The sound of pain and suffering. Dźwięk bólu i cierpienia. And behind them. A za nimi. Four men. Czterech mężczyzn. Carrying the corpse of the only child of the woman. Niosąc ciało jedynego syna tej kobiety. They are marching toward the gate of the city. Maszerują do bram miasta. A crowd possessed by pain and suffering. Cały tłum wypełniony bólem i cierpieniem. But there is something that this woman doesn't know. Ale jest coś, o czym ta kobieta nie wie. And this is always the case when we go through suffering and pain. There is always something that we don't know. I zawsze, gdy przechodzimy przez ból, przez cierpienie, jest coś, o czym nie wiemy. She doesn't know that a few hours before. Ona nie wie, że kilka godzin wcześniej. A crowd was marching out of the city of Capernaum. Tłum wychodził z miasta Kapernaum. Another crowd. Inny tłum. Different from this one. Inny niż ten. At the head of that crowd was Jesus. A na przodzie tamtego tłumu był Jezus. And he was followed by the disciples. A za nim szli jego uczniowie. And they were singing hymns. I śpiewali, śpiewali pieśni pochwalne dla Boga. And behind the disciples there were many, many other people. A za uczniami było wiele, wiele innych ludzi. People who had been healed by Jesus. Ludzi, którzy byli uzdrowieni przez Jezusa. People who have been liberated from demonic power by Jesus. Ludzi, których Jezus uwolnił od duchów diabelskich. Different crowd. Inny tłum. Different crowd. Inny tłum. At the center of the one of the crowds was the corpse of the only son of the widow. Tu w centrum był było ciało jedynego syna wdowy. At the center of the other crowd was the only son of God, fully alive. A w centrum innego tłumu też był jedyny syn Boży, żywy. He's marching with his head up. On szedł firm steps. Z głową podniesioną do góry. Stawiał pewne kroki. The very source of life. Źródło życia. Over against the other crowd. Idzie naprzeciw całego tłumu. One crying and lamenting, the other praising the Lord. Jeden tłum płacząc, a drugi tłum chwaląc Boga. The center of one is death, in the center of the other is life. W centrum jednego jest śmierć, w centrum drugiego jest życie. She didn't know that. Ona o tym nie wiedziała. But this new crowd coming to Capernaum, leaving Capernaum, is heading toward the gate of Nain. Ale ten tłum, który wychodził z Kapernaum, zbliża się teraz do bram Nain. Something wonderful is going to happen there. I coś niesamowitego tam się wydarzy. At the gate. Przy bramie. W Capernaum. Of Nain. Przy bramie miasta Nain. Jesus is approaching the gate.
Jezus zbliża się do bramy. He can see the small city of Nain. Widzi już to małe miasteczko Nain. The wall around it. Widzi mur, który je otacza. The wall. Widzi tą mur. The cities were built and walls were put around them. Po gdy budowano miasta, otaczano je murem. To protect the citizens. Aby chronić mieszkańców miasta. If an enemy was approaching, gdy zbliżał się wróg, the soldiers on the towers, żołnierze wychodzili na wieżę. They will alert everybody and everybody will come inside the city and zwoływali, żeby wszyscy weszli już do miasta i żeby bramy zostały zamknięte. There was safety in the city. Bo w mieście było bezpieczeństwo. That's what they thought. Tak myśleli. But one day death came to the gates of the city. Ale któregoś dnia śmierć przyszła do bram miasta. And the soldiers could not stop death. I żołnierze nie mogli jej śmierci zatrzymać. It ran through Nain and went directly to the house of this woman and took her husband. Weszła przez bramy tego miasta, przeszła ulicami miasta i zabrała męża tej kobiety. And death again came to the gate. I znów śmierć przyszła do bram. Went through the gates. Przeszła przez bramę. No human could stop it. Żaden człowiek nie mógł jej zatrzymać. Went again into the house of this woman and took his only child. I znów weszła do domu tej kobiety i zabrała jej jedynego syna. This is important. This story is telling us that human inventions cannot preserve us. To jest ważne, bo ta historia mówi nam, że ludzkie wynalazki nie mogą nam pomóc. Human inventions could be useful in many ways. One mogą być użyteczne w wielu sytuacjach. They cannot give us life, fullness of life. Ale nie mogą dać nam życia, nie mogą nam dać nam pełni życia. The story tells us that there is something wrong in the world. Ta historia mówi, że coś nie tak jest w tym murze. That we are not able to fulfill our deepest dreams and most wonderful desires. W tym świecie nie możemy wypełnić wszystkich naszych marzeń i oczekiwań. That in many cases we are impotent. W wielu sytuacjach nie jesteśmy w stanie. And the walls are not enough. I te mury otaczające nie wystarczają. Jesus is looking at the city and the walls. Jezus patrzy na to miasteczko, patrzy na te mury. A symbol of human symbol ludzkości, creativity. Ludzkiej twórczości. The crowd is still singing. Tłum się zbliża. Praising the Lord. Chwaląc Pana. But the ear of Jesus is very sensitive to human pain. Ale Jezus jest bardzo wrażliwy na cierpienie człowieka. And he heard the cries of the crowd inside the city. I on już słyszał ten drugi tłum, jeszcze gdy był w mieście. And he stopped. I zatrzymał się. The disciples stopped. Uczniowie się zatrzymali. The crowd stopped. Tłum się zatrzymał. And they looked to the gate. I patrzyli do bram, w kierunku bramy tego miasta. And the first person who came out. I pierwsza osoba, która wyszła. Was the widow. To wdowa. Dressed in sackcloth. Ubrana w ten wór. Casting herself to the ground with shouts of pain. I przytulając się niemalże do ziemi, płacząc. Gathering dust from the ground and throwing it up in the air. Zbierając proch ziemi, sypiąc na głowę. Her hair is disarranged. Jej włosy są w nieładzie. Her clothes is dirty. Ubranie jest brudne. She stands up and beat her chest and shouts. Stoi, uderza się w piersi, krzyczy. Tears are coming out. Łzy płyną. Pain has incarnated itself in this woman. Ból jakby ucieleśnił się w tej kobiecie. And the Bible says. I Biblia mówi. And the Lord saw her. I Pan ujrzał ją. Isn't that wonderful? Czy nie jest to cudowne?
It doesn't say Jesus saw her. Nie mówi Jezus ją zobaczył. It doesn't say Christ saw her. Nie mówi Chrystus ją zobaczył. It says the Lord saw her. Pan ją zobaczył. This is important because the title Lord. Jest to bardzo ważne, bo tytuł Pan. Means that he has power. Oznacza, że on ma moc. He has power. He's the king of the universe. On ma moc. On jest królem całego wszechświata. So you have Jesus there, the Lord. Więc musisz mieć Jezusa, Pana. He's going to face his greatest enemy. On zaraz się zmierzy z wrogiem, death. Śmiercią. This is an important chapter in the history of the cosmic conflict. To bardzo ważny rozdział w historii całego wszechświata. The Lord is facing the enemy. Bo Pan mierzy się ze swoim wrogiem. Would he be powerful enough to overcome the enemy? Czy wystarczy mu mocy, by przezwyciężyć śmierć? He's outside the city. He's not inside the city. On jest jeszcze za miastem. On nie jest w mieście. Because the true power comes from outside human inventions. Dlatego, że jego moc jest spoza ludzkich inwencji. It comes from the Lord. Ona pochodzi od Pana. There in him we have power. W nim jest moc. Power to realize our deepest dreams. Moc, aby zrealizować najwspanialsze marzenia. Power to become that which he intended us at creation to become. Moc, aby stać się tym, kim on zamierzył, abyśmy się stali. The Lord saw her. Pan zobaczył. There are two crowds. Widzicie, te dwa tłumy. Many people. Wiele ludzi. But he saw her. Ale on zobaczył ją. He forgot about the crowds. Zapomniał o tych tłumach. No, he saw her. Zobaczył ją. Saw her like nobody else could see her. Zobaczył ją tak, jak nikt inny nie był w stanie jej zobaczyć. He saw her pain, her zobaczył suffering. Jej ból, zobaczył jej cierpienie. He saw her fears. Zobaczył jej łzy. He saw her hopelessness. Zobaczył jej beznadzieję. She saw that she was heading toward extinction. Widział, że ona zmierza ku unicestwieniu. The death of her child, his only child. Śmierć jej dziecka, jedynego dziecka. Was her own death. To była zła śmierć. He saw her. On ją zobaczył. Yes, he sees ours. He sees us. On nas widzi. Tak, on nas widzi. And the text says that he was moved to compassion. I czytamy, i użalił się nad nią. The original means moved, shaken. I sobie wyobrażam to użalenie się, takie poruszenie. Something happened to the inner being of Jesus. Coś tam we wnętrzu Jezusa się stało. There is something inside him that is bubbling and wants to come out. Coś w nim, co tak gotuje się i chce wyjść na zewnątrz. Compassion. Współczucie. Love. Miłość. It's not that this love was created by the pitiful condition of the woman. No. To nie oznacza, że ta miłość powstała wtedy, gdy zobaczył ubogą sytuację tej kobiety. This is the way he is. To jest tym, kim on jest. He sees us in our misery and there is compassion. On widzi, w jakim stanie jesteśmy i on użala się. But compassion is dynamic. Współczucie jest dynamiczne. And it moves. I ono rusza and it's się. Moving Jesus. I ona porusza również Jezusa. It's dragging him. I prowadzi go. And he walks toward the woman. I podchodzi do kobiety. And the woman is still shouting. A kobieta dalej płacze. And she probably saw the figure of this man coming toward her. Prawdopodobnie zauważyła figurę. She doesn't care. Osoby, która podchodzi do niej, ale nie interesuje się tym. Because it's difficult for us to see Jesus in our pain and suffering. Ponieważ w naszym bólu i cierpieniu trudno nam zobaczyć Jezusa. In our loneliness. Jesteśmy tacy osamotnieni. Jest to takie trudne. But we can hear his voice. Ale możemy usłyszeć jego głos. And he came to this woman. On podszedł do tej kobiety. And he looked at her. Popatrzył na nią. And he said to her, i powiedział do niej: do not weep. Nie płacz. Do not weep. Nie płacz.
Do not weep. Nie płacz. How can you order somebody? Jak możesz rozkazać komuś? Who lost the husband? Komuś to stracił męża. Who lost her only child? Komuś to stracił jedynego syna. Not to weep. Żeby nie płakał. I have cried. Ja płakałem. I don't know about you. Nie wiem, czy wy płakaliście. I'm sure. Ale jestem pewien, że tak. That all of you. Każdy z was. Have cried. Każdy z was płakał. I have cried on the mountains. Płakałem w górach. I have cried standing by the seashore. Płakałem nad brzegiem morza. I have cried in my car. Płakałem w moim samochodzie. I have cried in my house. Płakałem w moim domu. Humans have this common characteristic. Ludzie mają tą cechę wspólną. We all cry. Wszyscy płaczemy. Nobody comes to this world. Nikt nie przychodzi na ten świat. Without having a tear sliding down the cheek. Bez możliwości tego, ażeby łza popłynęła po policzku. And it could very well be that right now some of you. Być może nawet teraz ktoś z was. May have been experiencing the common phenomenon. Doświadcza tego zjawiska wspólnego dla wszystkich. Of a tear. Wspólnego. A cry, pain. Suffering. Gdy łza pojawia się. Z powodu bólu, cierpienia. And I remember several times sitting, talking to the Lord as we dealt with issues and saying to him, Lord, help me not to cry. Pamiętam sytuację wiele razy, kiedy rozmawiałem z moim Panem i mówiłem, Panie, pomóż mi, abym nie płakał. Let me feel your hand on my shoulder telling me, Angel, do not cry. Pomóż, żebym poczuł Twoją rękę na ramieniu i usłyszał ten głos. Nie płacz. Never happened. Tak się nie wydarzyło. But reading this story, ale gdy czytam tą historię, I realized that when Jesus said to the woman, do not weep, uświadamiam sobie, że gdy Jezus powiedział do tej kobiety, he was talking nie płacz, to coś, he was speaking to me. To tak jakby on do mnie to powiedział. And he was saying to me, Angel, do not weep. Tak jakby on mówił do mnie, nie płacz. Because Angel. Something wonderful is going to happen. Bo coś cudownego się zdarzy. You see, you can only order. This is an order. Możesz tylko rozkazać, bo jest rozkaz. You can only order someone who's crying to stop crying. Możesz rozkazać komuś, kto płacze, aby przestał płakać. If you can remove the cause for the crying. Jeśli możesz usunąć przyczynę tego płaczu. If you cannot remove the cause of the crying, you have no right to tell the person don't cry. Jeśli nie możesz usunąć przyczyny płaczu, nie masz żadnego prawa, by powiedzieć tej osobie nie płacz. To let the person cry. Musisz zostawić tą osobę, aby płakała. This is the Lord who is telling her, do not cry. Ale to Pan, który mówi jej, nie płacz. In this command, there is a promise. W tym poleceniu brzmi obietnica. Do not cry because I'm going to remove the reason for your crying. Nie płacz, bo ja zaraz usunę przyczynę twojego płaczu. You will have no reason to continue to cry, so you can stop right now. Nie będziesz miała powodu, by płakać, więc już teraz możesz przestać płakać. No reaction from the woman. Żadnej reakcji ze strony kobiety. And Jesus passed by her. Jezus minął ją. And walked toward the open litter. I podszedł tam do tych otwartych noszy. Something wonderful is going to happen. Coś cudownego się wydarzy. The Bible says he touched the corpse. Biblia mówi, dotknął ciała zmarłego. Death in the Bible. Śmierć
w Biblii. Is the supreme symbol of uncleanliness. To symbol, uncleanliness, to symbol nieczystości. It's a symbol of that which separates humans from God. To symbol tego, co oddziela nas od Boga. Uncleanliness. Nieczystość. The whole system of atonement in the Old Testament is about cleansing. Cały system w Starym Testamencie przebaczenia oparty jest na oczyszczeniu. People were supposed to stay away from the dead because otherwise they would be contaminated. Ludzie mieli trzymać się z daleka od śmierci, w przeciwnym wypadku będą nieczyści. I know you have the Lord. Wiem, że the source of life, not death. Pana, źródło życia, a nie śmierci. Daring to walk toward death. I on zmierza do śmierci. Touching death. I dotyka śmierci. The holy touch the unclean. Święte dotyka nieczystego. This is the mystery of atonement. To jest cud. God came through Christ into contact with sin and impurity in order to terminate sin and impurity. Bóg w Chrystusie przyszedł, ażeby dotknąć nieczystości, grzechu, po to, ażeby je usunąć. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. 2 Koryntian 5, wiersz 21. God made he who had no sin. Bóg uczynił tego, który nie znał grzechu. To be sin for us. Aby za nas stał się grzechem. So this is an important touch. Jest to ważne dotknięcie. This is the touch of substitution. To jest dotknięcie zastępcze. Yes, the child will live. Tak, dziecko będzie żyło. The only child of the woman will live. Jedyne dziecko tej kobiety będzie żyło. Because the only child of God is going to die. Ponieważ jedyne dziecko Boga umrze. Yes, the woman will be filled of joy. Tak, kobieta będzie wypełniona radością. Because the heart of Christ is going to be crushed by pain and suffering. Ponieważ serce Chrystusa będzie zmiażdżone bólem i cierpieniem. The only son of God taking the place of the only son of the woman. Jedyny syn Boga, który zastąpi jedynego syna tej wdowy. The men stopped. They couldn't believe that this rabbi has touched the unclean. Mężczyźni zatrzymali się, bo wprost nie mogli w to uwierzyć, żeby ktoś dotykał ciała zmarłego. And put the child on the ground, the corpse. I postawili te nosze z ciałem chłopca na ziemi. And Jesus went to the corpse. I wtedy Jezus podszedł do tego ciała. Now, meanwhile, the widow is shouting. W międzyczasie ta kobieta krzyczy, nadal, nadal czuje ten ból. She doesn't know what is happening. Ona nie wie, co tam się dzieje. She doesn't know that what Jesus is doing is for the benefit not only of her son, but for herself. Ona nawet nie wie, że to, co Jezus robi, to nie tylko dla jej syna, ale dla niej samej. He's watching the son. Patrzy. He's looking at the son. Patrzy na syna. And he did something strange. A on coś dziwnego uczynił. He talked to a corpse. On zwrócił się do zmarłego. Can we talk to a dead body? Czy możemy rozmawiać ze zmarłymi? I have seen people talking to a corpse. I widziałem ludzi, którzy próbowali rozmawiać. My church member. Członek mojego kościoła. Her husband died. Gdy jej mąż zmarł. During the funeral service. W czasie pogrzebu. She said to me, Pastor, I want to approach. Ta siostra podeszła. The coffin. Do mnie i powiedziała, Pastorze, so chcę podejść do trumny. I took her by the arm and stood by her. Wziąłem ją za rękę, stanąłem obok. And she talked to her former husband. I mówiła do swojego byłego męża. She said to him. Powiedziała mu. I loved you so much. Tak bardzo cię kochałam. We have so many years, wonderful years together. Tak wiele cudownych lat minęło. Why did you leave me now? Dlaczego teraz mnie zostawiasz? I'm witnessing this. Ja jestem świadkiem tego. She's talking to him. Ona mówi do niego. This is not reaction. Nie ma reakcji.
And I saw the father. I saw a father. I zobaczyłem ojca. Her little girl, 8 years old. Jego mała córeczka, 8-letnia. Died of leukemia. Umarła z powodu białaczki. And he approached the coffin with me. I podszedł do trumny. And he couldn't speak. I nie mógł wprost znaleźć słów. He was simply crying. Po prostu płakał. And then he spoke to the little girl. I potem powiedział do tej małej dziewczynki. Oh my dear Elizabeth. O moja kochana Eluju. I love you so much. Tak bardzo cię kochałem. I'm so sorry that you have to leave. Tak mi przykro, że musiałaś odejść. And he went on talking to the dead girl. Tak, i mówił. And now there is Jesus. A tutaj też jest Jezus. He's talking to a dead body. I też mówi do zmarłego. He's talking to this boy. Mówi do tego martwego ciała. This is the Lord who's talking to this. A to jest Pan, który mówi do zmarłego. It's not a human being talking to another dead human being. To nie taka zwykła osoba, istota ludzka, która mówi do innej istoty ludzkiej. This is the Son of God. To Syn Boży. The man who has life and give life. To ktoś, kto ma życie, so kto daje życie, i on do niego mówi. And he simply whispered a command. On po prostu wyszeptał polecenie. See, another command. I mam polecenie. Stand up. Wstań. And that voice was so powerful. I ten głos był tak potężny, that it went into the darkness of this corpse. Że wniknął w ciemność tego ciała. And reconstructed it. I zrekonstruował je. And the child was alive. I dziecko ożyło. See, the voice that spoke to the darkness in Genesis 1 and brought life and light. To ten głos, który przemówił do ciemności opisanej w Genesis 1 i wniósł życie i światło. That will speak to the death and they will come to life. I to again. Ten sam głos, który przemówi do zmarłych i oni powstaną do życia. Your child, twoje dziecko, your wife, your husband, twoja żona, twój mąż, your friend, your mother, twój przyjaciel, twoja mama, they will live again, będą znowu żyli. Because there is a voice, bo jest głos, a powerful voice, potężny głos, that by simply uttering a command, który tylko wypowiada rozkaz, causes life to flow. I on powoduje życie. Ożywia. The corpse came back to life. Ciało ożyło. Because the living one, bo ten żyjący, will die, umrze in this place. Wkrótce. The Bible doesn't give the details. Biblia nie podaje nam szczegółów. I assume that Jesus began to remove the linen strips. Wyobrażam sobie, że Jezus usunął te płócienne prześcieradła. The Bible says that the child began to talk. Ale Biblia mówi, że młodzieniec zaczął mówić. This is the evidence that he's alive. I to jest dowód, że żyje. The story is trying to give us evidence that he's alive. Bo w tej historii napisane są, podane są dowody, so że on ożył. He's talking. On rozmawia. Now the mother is still there. A mama dalej tam stoi. Beating her chest. I dalej uderza się w piersi. Shouting of pain. I dalej krzyczy z bólu. Casting herself to the ground. I dalej zbiera. Gathering dust. Proch ziemi i sypie go. And she doesn't know what is happening. I nie wie, co się dzieje. So the Bible says Jesus took the child. Tak więc Biblia sprawozdaje, że Jezus wziął młodzieńca. And took him to her mother. I przyprowadził go do mamy. Imagine that. Wyobraźcie to sobie. The mother is there shouting. Mama krzyczy. Jesus touched her on the shoulder. A Jezus dotyka ją po ramieniu. And when she turns, odwraca się. She saw her child. I widzi swoje dziecko. Mama, why are you crying? Mama, czemu płaczesz? See, no reason for crying any longer. Nie ma już powodu do tego, by płakać. And something wonderful happened right there.
I coś cudownego wydarzyło się właśnie tam. There are no longer two crowds. Nie ma już dwóch tłumów. Remember the two crowds? Pamiętacie? Były dwa tłumy. One filled with pain, the other with joy. Jeden wypełniony bólem, drugi wypełniony radością. There is only one crowd. A teraz już tylko jeden tłum. Everybody is shouting and praising the Lord. Wszyscy już śpiewają na chwałę Bogu. This is the wonderful promise that we have. To ta cudowna obietnica, jaką mamy. The life in this world is difficult. Życie na tym świecie jest trudne. Everywhere you look, there's pain and suffering. Wszędzie, gdzie spojrzymy, ból, it's difficult cierpienie. To fulfill the mission of the church. Trudno jest wypełnić misję Kościoła. Despite the fact that people are lonely everywhere and pomimo suffering. Tego, że ludzie są tak samotni wszędzie, cierpiąc. But the promise that we have. Ale obietnica, którą mamy. The hope. Nadzieja, that we have in our hearts. Nadzieja, którą mamy w naszych sercach. The hope that very soon, very soon. To ta nadzieja, że wkrótce, bardzo, naprawdę wkrótce. Heavens will be open. Niebo otworzy się. Christ will come down. I Chrystus przyjdzie. And then there will be one crowd in the universe. I wtedy w całym wszechświecie będzie tylko jeden tłum. Oh, this morning I exhort you to remain loyal to the Lord. O, wzywam was dzisiaj, abyście byli lojalni w stosunku do Pana. With him every day, abyście of z Nim life. Chodzili każdego dnia swojego życia. To place your life at the service of him. Abyście swoje życie oddali służbie Jemu. Because only through him and in him can we become what he intended us to be. Bo tylko przez Niego i w Nim możemy się stać tym, kim On chce, abyśmy byli. Because only in him. Bo tylko w Nim. There is hope for jest the human nadzieja race. Dla ludzi. You go in peace and hope. A odejdź w pokoju i z nadzieją.